lekarka i misjonarka. Znalazła się w gronie 25 świadków wiary wybranych przez Watykan z całego świata w nadzwyczajnym miesiącu misyjnym w październiku 2019 roku. Była jedyną osobą wybraną z Polski. Wybitny polski lekarz, specjalista od chorób zakaźnych, a równocześnie misjonarka, która spędziła w Afryce, w Ugandzie ponad 40 lat życia, niosąc pomoc i opiekę osobom trędowatym. 30 października 1911 roku urodziła się Wanda Błońska. Nazywana jest matką ludzi trędowatych. Wanda Błońska to lekarka, która przetrwała w Polsce dwa okrutne totalitaryzmy, niemiecki i sowiecki, a także dwa reżimy panujące w Ugandzie. To światowej sławy specjalistka w leczeniu ludzi trędowatych. Skończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. Od czasów studiów działała w zakresie misji. Należała do akademickiego koła misyjnego, później była także członkiem zarządu, działała w Ogólnopolskim Związku Towarzystw Misyjnych. Po skończeniu studiów rozpoczęła pracę jako lekarka w szpitalu miejskim w Toruniu, a później w szpitalu morskim w Gdyni. Od początku wojny zaangażowała się też w działalność konspiracyjną, mianowicie należała do Armii Krajowej i miała nawet stopień porucznika. Organizowała przeszkolenia sanitarne dla ludzi z Armii Krajowej, organizowała punkty zaopatrunkowe, medyczne. Za tą swoją działalność została aresztowana, była przetrzymywana przez Niemców w więzieniach. Na szczęście przeżyła II wojnę światową. Aktywnie działała w konspiracji, była podporucznikiem Armii Krajowej. Zajmowała się przede wszystkim sprawą pomocy sanitarnej, organizowaniem pomocy sanitarnej, zbiórką materiałów medycznych. Należała także do konspiracyjnej organizacji pomorskiej Gryf Pomorski. W 1946 roku wyjechała do Hanoweru, gdzie przebywał jej brat, i tam ukończyła takie studia z zakresu medycyny tropikalnej. Później jeszcze uzupełniła to wykształcenie w Liverpoolu. I tak przygotowana, w 1951 roku wyjechała do Ugandy. W Ugandzie spędziła ponad 40 lat, pracując w takim wielkim ośrodku dla osób chorych na trąd. Początkowo mała placówka prowadzona przez irlandzkie franciszkanki stała się pod jej kierownictwem nowoczesnym centrum leczniczym i szkoleniowym ze 100 łóżkami, szpitalem, oddziałem dziecięcym, zapleczem diagnostycznym, domem dla trędowatych i kościołem noszących obecnie jej imię. Po kilkudziesięciu latach właśnie pobytu w Afryce w 1994 roku wróciła do Polski. Tutaj jeszcze przez pewien czas właśnie udzielała się również jako lekarz specjalista od chorób tropikalnych i chorób zakaźnych. Uznawana była za świętą i ta ocena jej świętości nie tylko była powszechna wśród ludzi wierzących, ale także wśród ludzi daleko znajdujących się od kościoła. A to przede wszystkim dlatego, że spędziła znaczną część swojego życia, mając świetny zawód, wykształcenie, spędziła w bardzo skromnych warunkach w Ugandzie, pomagając najbardziej chorym spośród chorych, osobom zarażonych trądem, organizując dla nich pomoc, ale także szkoląc lekarzy, sanitariuszy. Nazywana była dlatego też matką trędowatych, albo krótko doktą. Jest patronką wielu szkół w Poznaniu i okolicach, a także jej imię nosi oddział toksykologii Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Była odznaczona także Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jednym z najważniejszych odznaczeń był Order Świętego Sylwestra, który otrzymała Jana Pawła II, który jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym świeckim zaangażowanym w życie Kościoła.